Dobry wieczór Państwu. Pozwolą Państwo, że przeniesiemy się na chwilę w lata 60. ubiegłego wieku, bowiem to wówczas swoją działalność rozpoczął Tadeusz Nalepa, który na scenie nieprzerwanie koncertował przez 40 lat. Był jednym z najbardziej wpływowych artystów polskiej muzyki popularnej. W pionierski sposób łączył klasyczny blues z elementami współczesnego rocka. Wybitny gitarzysta, autor popularnych przebojów i lider zespołów będących początkiem niejednej kariery. W 65 roku założył razem z wokalistami Mirą Kubasińską, swoją ówczesną żoną, oraz wokalistą Stanisławem Guskiem, znanym później jako Stan Borys, zespół Blackout. Zespół koncertował, nagrał jedną płytę, ale rozwiązał się po 2 latach, pod koniec 67 roku. Natomiast Tadeusz Nalepa już w lutym 68 roku powołał do życia nowy zespół. Zespół nazywał się Breakout. I ten zespół uważany jest za jeden z najważniejszych dla rozwoju polskiej sceny rockowej. Wydał 10 albumów i zakończył swoją karierę w 82 roku. Tadeusz Nalepa zaczął koncertować solowo, ale stworzył również różne formacje. Formacje tworzył z ludźmi, którzy grali później w najbardziej znaczących formacjach lat 80. Wzbogacali takie zespoły jak Manam, Lady Punk, Oddział Zamknięty czy Teza. Natomiast sam Nalepa nagrywał kolejne solowe albumy i wzbogacał wypracowaną przez siebie formułę blues rocka o elementy jazzu, funku czy muzyki etno. Zmarł, proszę Państwa, dokładnie 15 lat temu, 4 marca w Warszawie. Dzisiejszy koncert, a właściwie projekt, jaki stworzył syn Tadeusza Nalepy, pod nazwą Piotr Nalepa Breakout Tour, jest hołdem, jaki składa Piotr swoim rodzicom. Wspólnie na tej scenie z liderem grupy krakowskiej Robertem Luberą, grupy krakowskiej Niebo, oraz Żanetą Luberą starają się z sukcesem odtworzyć, co było najlepsze w repertuarze Breakout i Tadeusza Nalepy. Przed Państwem dzisiaj na tej scenie Piotr Nalepa na gitarze, Żaneta Lubera wokal, Robert Lubera gitara i wokal, Wojtek Famielec na basie i Józef Rusinowski perkusja. Przed Państwem Piotr Nalepa, Breakout Tour. Thank you.
Wszystkiego, co Pan tam mówiła, przez te drzwi są bardzo szczelne. Chyba dobrej jakości drzwi tutaj są. Ale już z Bogną pogadaliśmy trochę, jak nam tęskno było za Wami przez 2 lata. Graliśmy tutaj 2 lata temu dokładnie i zaraz potem zaczęła się pandemia, która nas trochę powywracała. Jak pisałem na Facebooku, jeśli używacie tego urządzenia, to przyjechaliśmy dzisiaj zakończyć pandemię, w związku z tym, że ją 2 lata temu otwieraliśmy, więc robimy to. Mamy wiele jeszcze innych ukrytych powodów, bo i to, co się od 3 tygodni dzieje, też chętnie byśmy odwołali i zakończyli natychmiast. Bo w tych czasach szalonych, w których przyszło nam żyć i kiedy zaczynamy się martwić o przyszłość, a szczególnie o los ludzi, których teraz to dotyka i dzieje się tyle zła, jednak odnajdujemy w ludzkich zachowaniach i naprawdę tego jest bardzo wiele, to jest piękne, po prostu zwykłej ludzkiej życzliwości i wielkiej pomocy. To jest coś, co to zło wyzwoliło i trzymajmy się właśnie tego, że jeżeli już mamy do czynienia z tym potworem, to starajmy się być tak dobrze, jak jesteśmy do tej pory. Ta pomoc niesiona tym ludziom bezinteresownie jest cudowna. Jeżeli to wyzwala w nas miłość do drugiego człowieka, to po prostu super i z tego powodu też tu jesteśmy, żeby o tym opowiadać. Więc mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Mam jeszcze kolejny powód. Sława Ukrainie! Proszę bardzo, chyba się odpowiada Hitlerowi odkłada, tak? Mamy jeszcze jeden piękny powód i właśnie dlatego będziemy odczarowywać tą rzeczywistość, choćby na te 2 godziny. Po prostu dziewczyna, która śpiewa dzisiaj z nami, a śpiewa z nami od zawsze, bo to moja córka ma urodziny. I zawsze tak mamy, że marzec dla nas jest ważnym momentem. Żaneta Mulera, Juliatka! Nie zdradził. Czy
Słuchajcie, więc tworzymy dzisiaj urodzinową imprezę. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Żanka od wielu lat urodziny obchodzi w trasie. Dzisiaj trafiło na Bielsko Białą. Szczęśliwie. Możecie być dzisiaj wszyscy moimi gośćmi. Fantastyczna impreza nam się przykuje. Już jesteście. No to co, odpalamy. Znacie teksty, znacie wszystko, tańczymy, machamy marynarkami. No mamy parę zdjęć sprzed 2 lat, mamy, wiemy jak to było. Było ciepło, gorąco i rzeczywiście marynarki trochę pomachały. To mam nadzieję, że uda nam się do tego momentu doprowadzić. Mamy trochę nitroglicerynę, jakby trzeba było, to spokojnie. Działamy.
Dziękujemy. Franka, nasza opowieść o Mirze, o Tadeuszu, o tym, jak to wszystko powstawało. Pewnie część z Państwa jest już po raz kolejny na naszym koncercie, ale zawsze opowiadamy tę historię, bo to jest ważne i jak ta muzyka już pół wieku ponad temu powstawała, nie traci swojej aktualności, cały czas jest świeża, bo to jest po prostu wspaniała jakość, to jest po prostu sztuka, która nie przemija. No i oczywiście w tej opowieści rola Piotra jest oczywista. Piotr Nalepa, gitara. Thank you.
wychodzi, to nie macie się o co martwić. Dobrze, to jeszcze nie będę długo mówił, tylko zagramy tę piosenkę, bo przed następną to już będzie trochę gadane, okej? Jedyna piosenka w dzisiejszym koncercie, która nie pochodzi z repertuaru grupy Breakout, tylko została nagrana już w połowie lat 80., kiedy Tadeusz występował już po prostu jako Tadeusz Nalepa. I jest to taka zapowiedź tego, o czym będę mówił po tej piosence, ponieważ coś tu jest z nami, nawet pewną niespodziankę o niej wam opowiem po tej piosence. Wszystkich nas to dotyczy, jak każdy z nas, jak może się angażuje. Rozmawialiśmy o tym z Piotrem przez telefon. Piotr mieszka w Warszawie, ja w Krakowie i te emocje nas były bardzo mocne. I Piotr nie wiedział, jak to zrobić, co, jak to ogarnąć. Ja mówię, słuchaj, będziesz jechał, to zobaczysz na dworcu, bo jedziesz pociągiem do Krakowa. No i Piotr postanowił włączyć się w tą akcję. Zrobiliśmy to tydzień temu i teraz też to zrobimy. Piotr przywiózł po prostu niezwykle rzadkie wydanie, oryginalne z 80 lat płyty, na której ta piosenka, którą zagraliśmy, jest. Mamy 5 takich płyt, one będą w specjalnej cenie 120 zł, Piotr, tak dokładnie pamiętam? 120 zł, czy więcej? Tak. I ze sprzedaży tych płyt pieniądze pójdą
chyba do fundacji, tak? W każdym razie na pomoc potrzebującym w dzisiejszych czasach. Już wam pokażę, o co chodzi. To jest płyta Live z 1986 roku. Koncertowy album Tadeusza Alepy. Absolutny rarytas. Nówka sztuka, oryginały. Więc jeśli będziecie chcieli, to po koncercie oczywiście spotkamy się z wami i zrobimy. Ale dodam do tego jeszcze coś, żeby tak... Mamy za sobą jeszcze inne płyty. Jest tu taki mały stosik. I muszę wam powiedzieć, że kiedy umawialiśmy się na koncert z Wogną parę miesięcy temu chyba, czy jakoś tak to było, to jakby można powiedzieć, że umawialiśmy się na koncert przed wojną. I słuchajcie, paliwo od tego czasu poszło 100% do góry. Więc te płyty będą na paliwo, a te na pomoc, ok? To tak, tak się... Muszę zapytać, kto z Państwa jest po raz kolejny na naszym koncercie, ręka do góry, żebym wiedział. Czyli nie jest tak źle. Czyli niektóre zapowiedzi się powtórzą w związku z tym, bo jest wielu debiutantów. Mieliśmy przyjemność wielką zagrać trasę w Kanadzie i wylądowaliśmy w miejscowości Kedona. To jest miejscowość pomiędzy Vancouver a powiedzmy górami skalistymi, czy Edmonton, Calgary. Piękna miejscowość dla bardzo bogatych ludzi. Żeby tam mieszkać, trzeba mieć parę milionów na koncie dolarów. No i tam jest spora grupa naszych rodaków i to było bardzo piękne zdarzenie. Natomiast kiedy zapowiadamy tą piosenkę w Polsce, to tytuł zapowiadamy w Polsce zupełnie inne reakcje wyzwala, a tam w ogóle nie doczekaliśmy się reakcji oczekiwanej, ponieważ piosenka nosi tytuł Przyszła do mnie bieda.
Dziękujemy. Jak zawsze po biedzie, jak są jakieś kiepskie dni, warto gdzieś to odreagować. Oto pomagają w takich sytuacjach czasem sny kolorowe. Thank you.
Zawsze jest moment w tym koncercie na, taki, na taką chwilę zadumy. Ta piękna piosenka, moim zdaniem, najpiękniej w historii polskiej muzyki rozrywkowej opisuje rozstanie. To niezwykły tekst, niezwykle piękna piosenka, która jest także dowodem na to, jak Tadeusz Malpek genialnie połączył bluesa, muzykę z afrykańskimi korzeniami, z naszą słowiańską duszą i jak to zrobił w sposób prawdziwy, nieudawany i jak to pięknie razem wszystko funkcjonuje. Posłuchajcie. Thank you.
woda czysta, która chuj. Tylko twoją mową, swoich rąk niech pomógł, rzeko dzieciństwo. Las nad tobą szumie, ale ścieli go. Las nad tobą szumie, twoją wolą boił się. Trzeba utrzymać miejsca, budować tą więź między nami, wami i Bogiem, między wszystkimi tymi, którzy powodują, że się spotykamy. No, zróbcie to. Wracamy na miejsce.